Cześć, tutaj Radek Czyja, a dzisiaj gramy utwór zespołu Jam pod tytułem Jak malowany ptak. Zaczynamy od intra, a w intrze mamy riff, który będzie towarzyszył nam przez resztę utworu. Za pierwszym razem gramy coś takiego. Cały riff gramy na dwóch środkowych strunach, czyli na strunie D i na strunie G. Zaczynamy od drugiego progu. Potem piąty próg, czyli mamy już coś takiego. Teraz na strunie D czwarty próg, na strunie G piąty. I tutaj graliśmy pierwszym palcem, tutaj gramy też pierwszym palcem, tutaj będziemy grali pierwszym palcem i środkowym. Czyli mamy. Teraz trzeci próg na strunie D, piąty próg na strunie G. I teraz będzie taka zagryweczka. Czyli do tego momentu. Tutaj gramy znowu to 3-5 i robimy serdecznym palcem pull off, tak żeby tutaj na strunie G zagrać czwarty próg zamiast piątego. I potem to, ten ostatni dźwięk to już jest początek jak gdyby z następnej linijki. Czyli zagram jeszcze raz ten riff. Okej, okay. I powiedzmy, że to jest pierwsza forma tego riffu, ona będzie przeważała przez cały utwór, bo za drugim razem gramy troszeczkę inne zakończenie. I w tym momencie wchodzi perkusja i wchodzi reszta zespołu. Czyli wszystko jest dokładnie tak samo. Tylko że teraz gramy coś takiego. Trzeci próg struna A, drugi, trzeci próg struna A, drugi próg struna A, trzeci próg struna E. Czyli mamy już dwie pierwsze linijki. Trzecia linijka jest dokładnie taka sama jak pierwsza, a czwarta i teraz w zależności, którą gramy gitarę. Bo jedna gitara będzie grała dokładnie tak samo jak za pierwszym i za trzecim razem, a druga będzie grała delikatnie znowu inną końcówkę. Czyli mamy tak, pierwsza część, pierwsza linijka. Wchodzi zespół. I ostatnia część intra. Jest dokładnie ta sama zagrywka, tylko jest opóźniona. Czyli i teraz wchodzi zwrotka, czyli wokal. Czyli tak jak powiedziałem, w jednej gitarze gramy pierwszą linijkę normalnie, drugą z tym innym przejściem, tak żeby sobie wszedł zespół. Trzecią linijkę, tak jak pierwszą i czwartą z delikatnie opóźnioną końcówką, a druga gitara czwartą linijkę gra tak jak pierwszą i trzecią. Okej. W tym momencie wchodzi wokal i wchodzi zwrotka. Zwrotka to są cztery linijki. Trzy z nich to są jak gdyby te standardowe, czyli te z normalnym zakończeniem, takim jak mieliśmy za pierwszym razem w intrze, a czwarta, ostatnia przed refrenem, jest opóźniona. Czyli nie mamy tutaj nic nowego, niemniej zagram całą zwrotkę, żeby już nie było wątpliwości, jak to ma być. Pierwsza. Druga. Trzecia. I czwarta ze zmienioną końcówką.
refren. Okej, czyli zabieramy się za refren. Myślę, że w tej zwrotce wszystko jest jasne. W refrenie zaczynamy od tego, czyli zrobiliśmy przejście ze zwrotki. I teraz pierwszy akord to jest power chord A, czyli pusta struna A i drugi próg struna D, drugi próg struna G. Raz, dwa. I zagryweczka polegająca na tym, że gram pustą A, drugi, trzeci na A. I drugi próg na strunie D. Ten drugi próg tutaj jest jakby substytutem akordu, jakby jest zamiast całego akordu E, bo jakbyśmy zagrali refren na samych power chordach bez zagryweczki, to mielibyśmy coś takiego. A, E, F, G. A my zamiast tego gramy... OK, czyli mamy już za pierwszym razem power chord A, 0, 2, 3, 2. Teraz 3, 2, 0. Wszystko to się odbyło na strunie A. Jeszcze raz 3, 2, 0 i power chord F, czyli pierwszy i trzeci próg. Teraz dokładnie taka sama zagrywka jak przed chwilą, czyli 3, 2, 0, ale power chord G. Czyli mamy już coś takiego w refrenie. I teraz prawie, że taka sama zagrywka jak przed chwilą. Czyli 3, 2, 0 na strunie A i 3 na strunie E. I to jest koniec refrenu, tylko że musimy zagrać to jeszcze raz. Jeszcze raz. I podejście pod drugą zwrotkę. Przed drugą zwrotką gramy tylko dwie linijki. I pierwsza jest jak gdyby ta standardowa, a druga jest opóźnioną końcówką. No chyba nie muszę tego tłumaczyć dokładniej. Druga zwrotka jest dokładnie taka sama jak pierwsza zwrotka i drugi refren jest dokładnie taki sam jak pierwszy refren. Natomiast po drugim refrenie następują komplikacje, bo jest solo i zrobimy sobie akompaniament pod solówkę, czyli to, co gra gitara rytmiczna. Teraz jak gdyby przenosimy ten riff o 3 półtony w górę, raz, dwa, trzy, gramy wszystko dokładnie tak samo, tylko te trzy progi wyżej. Drugi raz. Trzeci raz. I za ostatnim. Za ostatnim jest tylko coś takiego. Nie ma tego zakończenia już, czyli jeszcze raz zagram. I teraz będziemy mieli taki zjazd po power chordach. Czyli tutaj mieliśmy coś takiego. Czyli po tych czterech razach grania tego riffu mamy zjazd po power chordzie C i gramy półnutkami, czyli raz, dwa, trzy, cztery, B, raz, dwa, trzy, cztery, A, raz, dwa, trzy, cztery, gis, raz, dwa, trzy, cztery i G. Na G będziemy zmieniać delikatnie bicie. No nie delikatnie, tylko mocno. Na takie.
potem gramy giz, czyli tak, jeszcze raz, żeby nie zamieszać. Raz, dwa, trzy. Czyli mamy tutaj tak, G w takim biciu, giz w takim samym, znowu G i teraz raz, dwa, trzy i na I gramy znowu giz. Tu musimy dobrze wyliczyć, raz, dwa, trzy i wchodzi ten, wchodzi trzecia zwrotka po prostu, czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I to wszystko, dlatego że potem jest refren, grany jakąś absurdalną ilość powtórzeń. No i cały utwór się po prostu kończy tym. I koniec, czyli jak gdyby tą ostatnią zagrywką z refrenu. Okej, w takim razie nie mam już więcej nic do powiedzenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Na razie.